Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dzisiaj będę gotował w Lotto Bydgoszcza, ale najpierw czas na rozgrzewkę. Bardzo dobrze, Rafał. Dobrze. Op. Raz. Dobrze. Lotto Bydgoszcza to specjalizujący się w wioślarstwie klub sportowy z bardzo długą tradycją. Istnieje już od 1928 roku. Wśród jego wychowanków znalazło się kilkudziesięciu olimpijczyków. Jedną z nich jest Magdalena Fularczyk-Kozłowska, z którą za chwilę porozmawiam o jej początkach kariery. Ale wcześniej czas na grillowanie. Przygotuję dla Was polędwiczkę z grilla, do tego szparagi z boczkiem, troszeczkę pomidora i mozzarelli. Myślę, że będzie bardzo pysznie. Moje danie zacznę od marynowania polędwiczki. Pokroję na mniejsze kawałki. Lekko natnę do połowy. I rozłożę. Wychodzi taki piękny kawałek steka. Takie cienkie kawałki bardzo dobrze się usmażą i dosyć szybko. Włożę do miski. Czas przyprawić. Naturalnie sól. Czarny pieprz. Papryka słodka. Troszeczkę rozmarynu. I czosnek niedźwiedzi, dosyć intensywny. Olej, ale nie za dużo, aby nie palił się na patelni grillowej. Coś dla koneserów, odrobina brandy. Świeży tymianek. Całość dokładnie wymieszam. Tak przygotowane polędwiczki zostawię na godzinę, aby przeszły przyprawami. Moim dodatkiem do dania będą szparagi. Lekko zblanszowane w gorącej wodzie z odrobiną cytryny, soli i cukru. Potrzebuję wędzony boczek. Zakłady Kier dostarczyły mi właśnie wędzony boczek i polędwiczkę. Szparagi zawinę bardzo ciasno i odłożę na bok. Nasze grillowanie będzie dosyć nietypowe, bo na patelni, ale grillowej. Potrzebuję również kawałek pomidora. Przekroję na pół. O taki kawałek właśnie mi chodziło. Przekrojony w ten sposób ma idealną strukturę. Czas na pieprz. Sól. Posmaruję troszeczkę olejem. Jeszcze tylko cebulka. Przekroję na pół wzdłuż. Czas na grillowanie. Zaczynamy od polędwiczki. Olej już był, więc położę na suchą patelnię. Zaczyna się idealnie ścinać. Moja polędwiczka w środku jeszcze jest surowa. Zdejmę z grilla i odłożę na bok. Czas na warzywa. Szparagi i pomidor. Cebulka. Odwrócę pomidorki. Na każdy posypię troszeczkę natki pietruszki i rozłożę plastelek mozzarelli. Teraz powolutku będzie się to wszystko ładnie grillowało, ale to jest czas, aby porozmawiać z panią Magdaleną Fularczyk-Kozłowską, złotą olimpijką z Rio de Janeiro. Magda, jesteś najbardziej utytułowaną wioślarką wszechczasów. Dlaczego właśnie wioślarstwo, a nie kajakarstwo, pływactwo, nie wiem cokolwiek? Wiesz, to przypadek. Przypadek zadecydował o tym, że trafiłam akurat na wiosła. Moja nauczycielka ze szkoły, kiedyś była wioślarka, gdzieś wypatrzyła mnie z tłumu tych dziewczyn na WF-ie i stwierdziła, że się do tego sportu nadaje. 3 miesiące się zapierałam rękoma i nogami i powiedziałam, że nie. W pewnym momencie już mówię, dobra, pójdę, żeby dała mi spokój. No i tak poszłam i 18 lat. Zajęło mi to wioślarstwo, ale ja kocham wodę. Nie tylko wodę, jakby wioślarstwo, ale ja także kocham żeglarstwo. A kajakarstwo to po prostu totalnie inny sport. No ale to fajnie wychodzi. A powiedz mi, jak odbierasz stres na dużych imprezach, takich właśnie jak w Rio de Janeiro czy w Londynie?
No, muszę powiedzieć, że igrzyska mają swoje jakby zasady i swoją trochę obudowę, bo co prawda wszystkich zawodników i osady, z którymi się ścigamy, znamy, no bo ścigamy się lata ze sobą, ale jakby nie było, igrzyska to bardzo specyficzna impreza, odbywająca się raz na 4 lata i faktycznie ten stres i nerwy sięgają zenitu. To jest też taki czas, gdzie wiesz, że to jest twoja jedna, jedyna szansa i chcesz tą chwilę, ten moment wykorzystać, więc no, stres bywa na tyle duży, że niekiedy jakby się trzeba wyłączyć, uciec. No ale my też po to trenujemy, żeby na takich imprezach startować. Ale przeżycie musi być niesamowite, sama ta aura tego wszystkiego, tak, co się dzieje tak, wokół. Tak, jak najbardziej, bo to święto sportu. Będąc sportowcem zawodowym, chcę się na igrzyskach wystartować, reprezentować swój kraj, także impreza nieziemska. Wszyscy widać, że świętują, jest bardzo dużo nacji. No naprawdę wygląda to jak jedno wielkie miasteczko, w którym mieszkamy. Magda, powiedz mi, jakie trzeba mieć predyspozycje, aby zostać wioślarzem? Co z takiego trzeba mieć w sobie? No ja myślę, że najważniejsze, co w ogóle do sportu, to trzeba mieć dużo cierpliwości, ogrom chęci i dużo, dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby coś osiągnąć. Do tego też trochę talentu, ale jeszcze więcej szczęścia. Myślę, że chyba najlepiej to przyjść po prostu do klubu, do Lotto Bydgoszczy, gdzie akurat na przykład też trwa nabór na takich wioślarzy, jak na przykład zacząć. Jak ja. Tak, bądź inni Czyli sportowcy. Można zacząć już teraz. Tak, można zacząć, można spróbować. Naprawdę wioślarstwo to fajny sport. Nie tylko, można powiedzieć, zdobywa się przy nim medale, ale także kształtujemy charakter, poznajemy nowych ludzi, potrafimy współpracować w grupie, więc można powiedzieć, same korzyści. Nie każdy zdobędzie medale i tego... Czyli w klubie jest też taka integracja troszeczkę, nie? To jest tak, fajne. Tak. Wiesz co, bardzo fajnie właśnie jest to, że jednak te kategorie wiekowe są zarówno od młodzika po takich... starsze osoby jak ja, po seniorów, stąd fajne, bo ci młodzi zawsze też podglądają, możemy coś zawsze podpowiedzieć i fajnie to wygląda i też sport przede wszystkim nie ma barier, no młodzi mówią dzień dobry, ja zawsze odpowiadam cześć, oni są zdziwieni, fajnie. Ale no to fajnie o to chodzi. Magda, nasz program to są też trochę kulinaria, zanim dam ci posmakować, co przygotowałem, powiedz mi, co ty lubisz tak najbardziej? No, myślę, że tak. Ja przede wszystkim lubię dobrze zjeść. Trochę po mnie to wygląda. Ulubiona potrawa? Wiesz co, ja lubię te włoskie jednak smaki. Makarony, różnego rodzaju sosy, ale lubię też zjeść dobry kawałek mięsa, że tak powiem. No, a kocham deser. Jakby nie było, muszę cię chyba kiedyś zaprosić na ciasto marchewkowe, bo robię naprawdę dobre. No to chyba się wymienimy przepisami. Robię też bardzo dobre, a myślę, że ciągle się uczę, tak jak ty ciągle ćwiczysz, więc coś takiego dojdziemy. Ale... Jest sezon grillowy, a ja przygotowałem coś grillowego. Bardzo chętnie. Zapraszam. Magda, już mam prawie gotowe. Zrobię coś nietypowego, czego na grillach rzadko się robi. Ale na patelniach wyjdzie. Mów sama, chętnie posłucham, bo też grilluję, więc. Wyjdzie idealnie. Użyłem dzisiaj patelni grillowej, więc. Dodam masła, polędwiczka, pomidor z mozzarellą, z pietruszką, polędwiczka marynowana, szparagi z boczkiem. Wygląda bosko. Teraz zmniejszyłem ogień, właściwie temperaturę pod patelnią. Dodam masło, aby powstał mi taki dobry sos. Ja poznaję twój patent na wioślarstwo, ty poznajesz moją technikę na gotowanie. Trzeba się wymieniać, całe życie człowiek się uczy. No i to, co tygrysy lubią najbardziej, odrobina brandy na koniec. Niech to się wszystko... Pachnie ładnie, nie? Cudnie. Masło się roztopi i już będziemy mogli jeść. Pietrucha na koniec. Magda, już prawie mam dla ciebie gotowe. Spójrz, jak to się fajnie wszystko błyszczy. Oj, nie, wygląda bosko. Widzę, że naprawdę będzie mi smakować. Lubię takie rzeczy. Jeszcze chwila, ostatni kawałek. Nie każdy sportowiec musi dobrze zjeść, więc dobrze trafiłeś. Bardzo się cieszę. Pomidorek z mozzarellą. Delikatnie go przełożę na talerz. Proste danie, ale one też ładnie będą wyglądały no właśnie, na talerzu. Właśnie widzę. Polędwiczka. Szparagi. Całość poleję powstałym sosem, dokładnie. Cudo. Mam nadzieję, że danie godne mistrzów będzie gotowe. Tak, jak musisz koniecznie posmakować. Magda, pozwól, że ja tobie to ukroję. Polędwiczka soczysta, muszę sprawdzić, muszę się upewnić. Polędwiczka jest idealna. I jeszcze kawałek szparaga. To wszystko przygotuję, taki idealny zestaw na łyżkę.
Zestaw kolejny. Pomidorek, poczekaj, jeszcze. To naprawdę jest dobre. Chwila nieuwagi i sukces. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Do zobaczenia. Te nagrody to tylko część dorobku Lotto Bydgoszcza. Ogromnym skarbem jest kronika dokumentująca przedwojenną historię klubu. Prowadził ją Mieczysław Majtkowski. W tamtych czasach był to kolejowy klub wioślarski. Nazwa Bydgoszcza używana jest od 1996 roku. W następnym odcinku opowiem Wam pewną anegdotę z historii klubu. Do zobaczenia.